Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam wątpliwości podobne jak kolega z klubu Lewicy. Chciałabym to poszerzyć. Otóż dlaczego w sprawie, która dotyczy głównie gmin, mamy opinię od województw, od lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego? Trudno się dziwić, że województwa, jak to wyraziły województwa opolskie, małopolskie, czy zachodniopomorskie, czy podkarpackie, popierają tę inicjatywę ustawodawczą i nie wnoszą do niej żadnych uwag, skoro to przede wszystkim gmin i gminnych osób prawnych będą dotyczyć niekorzystne skutki ustawy, nad którą dzisiaj dyskutujemy. To będzie uszczuplenie majątku, naruszenie trwałości posiadania nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie wzmiankowanego tutaj przepisu artykułu 47 ustęp 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku, bo często Skarb Państwa w momencie komunalizacji przekazywał gminom, gminy swoim samorządowym osobom prawnym. No i jeśli widzimy, jaka w tej chwili jest sytuacja w samorządach gminnych, kiedy z największym trudem dopinają budżety, podnoszą opłaty celem zyskania dochodów do budżetu. Wójt, burmistrz z własnej i nieprzymuszonej woli, jak nie ma miecza nad głową w postaci niedomknięcia budżetu i nadmiernego deficytu i problemów z tymi sprawami, to on nie podniesie swoim wyborcom opłat ponad rozsądną miarę. Skoro gminy to robią, to znaczy, że są dociśnięte do ściany. Więc ja mam krótkie i zwięzłe pytanie. Czy zasięgnięto opinii Związku Miast Polskich, Związku Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, czyli tych korporacji samorządowych, które grupują w sensie prawnym samorządy gminne. To jest najważniejsze. I na marginesie, pani marszałek, pozwoli jeszcze jedna sprawa. No trochę się dziwię takiemu ambiwalentnemu stosunkowi do prawa własności koalicji, bo z jednej strony lansujecie takie rozwiązania, które w oczywisty sposób naruszają, podważają prawo własności, jak w druku 760, który dzisiaj spadł z porządku, a z drugiej strony wychodzicie państwo poza orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, dając jako pretekst właśnie szacunek dla prawa własności. Trochę więcej spójności w działaniu. Dziękuję bardzo.